14,5 godziny, to nieźle. Jezus Maria, przepraszam wszystkich strypofobią w tym siebie za ten widok. Cześć! Znowu zaczynamy od nowa. Mamy takie oto dwa zwierzaki, które mają po jednym skrzydle po przeciwnych stronach. Ale ja już nie liczę na to, że z takich zwierzaków jednoskrzydlnych mi się urodzi dzieciak, który będzie normalnie latał. Odporność mają dopasowaną. A najsrap! Nice co za imię, Boże! Ja sobie i tak zamierzałam pozmieniać te imiona, bo jakoś mi tak jest łatwiej po prostu rozpoznawać te zwierzaki wtedy. To jest dziewczyna. Uuu, ma mamucie stupsko jedno. Bardzo mi się to podoba. To nazwę ją Mamućka, bo ona jest taką mamuśką rodu i ma mamucie stupsko, to będzie Mamućka. A Kunu to będzie... Niebieski ptak. Nie. No dobra, nazwę go błękitnik. Bardzo proszę. Mamuczka nie umie zbierać. O, oboje nie umieją zbierać? O, 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 niedobrze. To musimy się tak rozmnożyć, żeby dzieciaki umiały. A umiecie chociaż króliczka jakiegoś złapać? Albo kopać? Kopać też nie. To troszkę słabo, no niestety. Ona kopać też nie umie. Łupać też nie. A gwizdać mogę? A nucić? On też nie umie upać. No co za. No nic. Tam jest króliczek. To w stronę tego króliczka babę yy, yy, zaprowadzę. Tutaj jest gniazdo. To może w stronę gniazda też pójdziemy już powoli. No i muszę im mutacje zrobić takie, żeby dzieciaki umiały zbierać. Tutaj jest kopanie. Nie no, zbieranie zdecydowanie jest yy, najbardziej przydatne, bo tych krzaków jednak zawsze jest sporo. No, przynajmniej w tych y, trawiastych miejscach. Mam już dziób? To ja, na, a, a może i rzeczywiście. Zbieranie, kopanie węch, łapanie owadów. Ej, wezmę sobie dziób. W sumie łowienie może się przydać do jedzonka, ale wezmę też te zwinne palce tutaj. To może nam się dobrze trafi. Okej, okay, króliczka może. No to akurat mogłam spokojnie w statystykach zobaczyć. On ma dwa ataku, ona ma też dwa ataku, więc to jest tak, że króliczka to spoko. Rozumiem, że są mięsożerni. Okej, okay. rozmnażanko. W sumie sporo tego rozmnażania, tak może z trójkę tych dzieciaków sobie zrobimy. Tylko chwilka wtrącenia o tym, że jakby co, to niż nadal jest za 9 zł na Instant Gaming. Tyle zabawy za tak niską cenę polecam. Ojej, jakie piękne zwierzaczki! Mamucie Stupsko! Te screeny i filmik to akurat wszystko ze Steama raczej. No i oczywiście rozdanie. Niech Was nie zmyli to, co widzicie na ekranie. Dosłownie dzisiaj do 22 jest czas, żeby się jeszcze zgłosić. Także możecie sobie wpisać nisz, bardzo proszę. Ale jak chcecie cokolwiek innego, to też można. Wszystko, co tylko znajduje się w sklepie. Zapraszam. Mamy taką oto samiczkę, nazwę ją Hela. Hela w opałach będzie pewnie. I ona będzie umiała zbierać, ma trzy punkty ataku, będzie umiała łowić, także mutacje wlazły mocno. Bardzo fajnie. Ok, mamy świstaka. U, drugiego świstaka, to nieźle. Mała już tam zbierała owocki. Jeszcze się rozmnożymy dwa razy i będziemy stąd chyba spadać. Zastanawiam się, czy tutaj normalnie to jest miejsce do podróżowania, bo jest ta skałka taka. Ale ta trawka dookoła jest taka niejasna dla mnie. Może to sprawdzimy w sumie. Bo ta wysepka jest bardzo maleńka. Gdziekolwiek tutaj pójść, to jest zawsze mały dystans. Jest tutaj jeszcze gniazdo elegancko. Zamiast lenty, niech będzie lena. Umie świetnie zbierać, umie też łupać, ale za takiem tak średnio. Raczej słabo, nawet bym powiedziała. Tak, tutaj normalnie się podróżuje. Okej. Okay. Hela tutaj utknęła, bo cały czas są jagody. O nie, a nie, myślałam, że to łotrzyk. A to Kirku. No, ma krzywy ryj, ale. FCKB spokojnie może do nas pasować. A co ty masz? Kopanie, trochę zbierania, no, taki przeciętniak. Ale zawsze ktoś do rozmnożenia się z nami w przyszłości, więc zaprosimy go sobie. Mutacje zawsze możemy ustawić. 16 mutacji jeszcze tylko zostało do odblokowania, z czego kilka to jest, jenodźwiedziowych. Yy, więc to będzie można jakby tak w miarę jedno po drugim odblokowywać, no nie? Zależy jak tam się trafi, bo to jest kwestia rozmnażania się z tym hienoświedziem i to po prostu no zależy co akurat wpadnie, więc trzeba będzie się po prostu rozmnażać i rozmnażać i rozmnażać, aż wszystko wleci. No i jedna z tych mutacji zaokrąglone uszy to jest taka, którą można tylko w trybie przygody odblokować, więc to nie jest coś, co teraz możemy zrobić. Dlatego jest tych mutacji 16, a nie 17. Przepraszam, 17, a nie 18. Ta mi chyba umknęła. I jeszcze jedno. O, już starzy są po prostu już. już nie jest taka płodność jak wcześniej. Ten nam tutaj pozbiera. Właśnie nam zwrócił to jedzenie, które mu daliśmy, żeby do nas dołączył. Okej, okay, teraz jest chłopak. Ma nawet mamucie stupsko. Jak był Donwan, to mogę go nazwać Don. Już pewnie taki był, ale nieważne. To jest najłatwiejsze. Chyba wszyscy normalnie się zaliczą i wszyscy z nami pojadą, mam nadzieję. Jest ich sześcioro. I nadal sześcioro, dobrze. Już pasożyt. Hela to właściwie się już może rozmnażać. Kirku też. Więc można by było się przyczaić zaraz na jakieś gniazdo. Darmowe. To jest już większa wyspa zdecydowanie. Pójdziemy tu, bo to będzie znowu wieloryb. A cały czas jeszcze potrzebujemy mutacji, które są na tych zimowych wyspach, w tych kamorach, no nie, co są te stworzenia schowane, yy, na przykład młotogon, ale na wielorybie możemy chwilę zostać, bo może tam będzie hienodźwiedź z młodym i może coś by się udało ugrać. Jak prywatnie grałam, to właśnie tam na wielorybie mi się udało w końcu yy, oswoić tego małego hienodźwiedzia i się z nim rozmnożyć. Wiem teraz dokładnie już jak to działa i w ogóle. O, gniazdo, super. Słyszę mruczenie. Gdzie... Gdzie łotrzyk? No... Jeszcze chory ten łotrzyk w ogóle jest, bo ma odporność typu e e under my umbrella. Akurat pada. No nie. Znowu łotrzykowe geny nam zniszczą wszystko. Dobrze, ustaw się w kolejce do gniazda. O, pitoszek się pojawił. O kurde, jakie fioletowe oczy ma skubaniec. To to będzie fioł. Dobra, pitok poleciał w miarę daleko ale ta już straciła wszystkie punkty, więc jeszcze będziesz musiała poczekać sobie trochę na, na to gniazdo. Mogłaby sobie zrobić, ale w sumie jak tutaj zaraz obok jest, no to już tam bez przesady. No i zbliża się znowu ten pitok. Trzeba mu się przyglądać. O nie, łotrzyk! A nie, <ścoughs> Reana, która ma jeden dzień życia, więc daj mi jej spokój. Ej, czy tego po angielsku by się nie czytało jako Rihanna? Under my umbrella! O, dobra, niebezpiecznie się zbliża. Jeszcze jedną rzecz możemy chyba zrobić. I poleciał w drugą stronę. No dobrze. Taki niezdecydowany ten pitok. O, zielony dzieciak. I słyszę chyba hieno... O, siema. <grym> Witam. Jeszcze pasożyta dostali, nie wiem czy od hienodźwiedzia, czy od plaży. Nazwę cię Verdin. Na szczęście odporność ma dobrą, dobrze wyszło, nie jest chory. Nie mamy w ogóle jedzenia. Jakbyśmy tego hienodźwiedzia załatwili, to jeszcze by coś było. Ale niestety. O, dobra, tu jest krzaczek. Co prawda, toksyczny, ale trudno. Z dzieciaczków zrobię alfy. W ogóle z tych młodszych osobników. Jajks! No, mamućce się dostało srogo. O nie! Kurde, ja tu walczę. Verdina t... zabrał pitok. <średina> Narzekałam na łotrzyka, to teraz mam. Nie, nie ma już dzieciaka łotrzykowego. Bardzo proszę. Przysługa od pitożka. Dobra, zjedzmy tego hienodźwiedzia. Smacznego. No, Hela się zaraz utopi, ale przynajmniej jedzenie nam załatwiła. Hela w opałach, no. O! Kolejny hienodźwiedź gdzieś jest. W ogóle to wszyscy mają przecież pasożyty. I krwawią, i w ogóle. No, tu jest hienodźwiedź, super! Uuu, no a ona w ogóle atakować nie umie, więc spadł was stąd. O kurde, ile tych, tych zwierzaków tu jest? Idę stąd. No, moglibyśmy je zjeść, ale chyba wolę stąd iść. Na wielorybie sobie znajdziemy jedzenie. Żegnam. Dobra, będziemy żyć. Heli już z nami nie ma. Błękitnik ma jeszcze 4 dni. To może Kirku jeszcze rozmnożę z Leną? Błękitnik już zginął, ponieważ nie było jedzenia wystarczająco dużo. Jak wejdziemy tutaj na środek wieloryba, to powinno być lepiej, ale widzę, że jest dużo trujących krzewów, co mi się nie podoba do końca. No nic, rozmnóżmy się. Jednak jeszcze nie, bo trzeba było jagódki pozbierać. A akurat Lena najlepiej zbiera ze wszystkich. Także jeszcze poproszę. No Kirku chyba... Chyba już niedługo, bo no niestety musiał zebrać z kaktusa i się pokłuć. O, teraz fioletowy dzieciak nam wyszedł. To jest dopiero fioł. Ej! Dlaczego BB? O nie! Pomyliłam Kirku z Donem i rozmnożyłam rodzeństwo. A! Aaaa. Nie! <grystanie> kurde, Kirku, bo ty zaraz giniesz. Spadaj, dzieciaku, stąd. Jazda. <grystanie> Proszę dobrze zrobić. A ty idź stąd. Idziemy, kurde, rzucić na pastwę jenuć zwiedzia tego dzieciaka. Nie będę mu nawet imienia zmieniać. Nie mamy jedzenia. Zawsze to samo. U -u -u. Już mamy. Lurtadon. Dobrze, ty jesteś zdrowy. Coś tam nawet umiesz robić. O, szpiczaste ciało. Wspaniale. Możesz z kaktusów chyba zbierać, nie? To nazwę go Spike. Ehe. Prikudon też umie zbierać, to będzie z kaktusa po prostu zbierał i go zostawimy tutaj. Pff, żeby nie zarażał. Przynajmniej będzie nam zbierał jedzenie. Kota. O! Ale nie ma zbyt dobrych statystyk. Może lepiej nie. Może lepiej iść już na zimę i po prostu tam sobie w tych kamorach wyłupać te nowe zwierzaki i z nimi się rozmnażać, żeby te cechy dalej przechodziły. No, mieliśmy podobno dużo jedzenia zebrać na wielorybie, a na razie to tak idzie kurde średnio. Dobra, teraz trochę lepiej. Już łotrzyk się tu czai. Czy ja mam jakąś samicę w ogóle? Eee, nie. Okej. Okay. No i tylko ich dwóch zostało. Z czego żaden z nich nie ma mamuciego stópska, a my idziemy w zimę. Także wspaniale. Może jednak byśmy spróbowali znaleźć jakąś samicę. Dali sobie w mutacjach mamucie stupsko wszędzie i w ogóle wszystko, co tylko z mrozem. Jednak sobie zbudowali armię taką... Yy, o, siema! Taką specjalnie... O, to masz jeden ataku, to spadamy stąd. Spadamy na drzewo. Tutaj jest jakaś koleżanka ze skrzydłem. Tylko ona ma tylko trzy dni życia, ale to by się dało zrobić, jeśli zdążymy ją zaprosić. I jeszcze ominiemy tego hienodźwiedzia, który nas chce zamordować. No niestety chyba nie ominiemy. No dobra, musimy jakoś, kurczę, to zrobić. Przynajmniej mamy dużo pożywienia, żeby zaprosić koleżankę. Ale ona już ma tylko jeden dzień teraz. Jeszcze jest kota. Chyba koty użyjemy jednak. G, E, I, F, spoko. KF też spoko. Obaj się mogą z nią rozmnożyć totalnie. I tak na gnieździe już siedzi. Halo, dziękuję. A, tylko, kurde, ale jestem debil. Nie ustawiłam tego mamuciego stupska. i mamy takiego zwykłego lurduka. Pośpieszyłam się jak zwykle. O Boże, on nic nie ma. Dobra, czekaj. To on będzie taką przynętą! My koi. Rzucimy go wilkom, jakby co. Toksyczne ciało zawsze się może też przydać. Średni ogon. Ona niech ma też mamucie stópsko, bo to też obronę jeszcze daje, ale też coś do ataku. Na przykład pazur. Don't no i co? No i tak trochę słabo w sumie. Dobra, będzie miał jeden odporności na mróz przez średnie ciało. A to jest ona. Y ona już ma zdecydowanie lepsze statystyki, mimo wszystko. Niech ma na imię Rebeka. I teraz Spike ma swoją szansę. Ojej, albinizm i jeszcze dziób. To ja u nas wynika. Jak moją a, albinoską papuszkę. Była prawie identyczna. Tylko nie miała uszu takich y, mamuciego stupska i generalnie była papuszką falistą, ale tak poza tym to była identyczna. Znowu chinoć gdzieś, o jezus, ile ich tu jest, a nie z młodymi, żebyśmy sobie mogli chociaż skorzystać. No nie, tak jakby kota się nie narodziła już za, za, za dużo w swoim życiu. Ten jak wykorzystał wstępnie w ogóle moment walki, żeby ją zapłodnić jeszcze. Boże, jakie to musiało być straszne. Ta tutaj walczy o życie, a, a on tam... A, w ogóle... No te łotrzyki to są naprawdę łotrzyki. I jeszcze na gnieździe akurat stała, więc urodziła tego dzieciaka od razu. Priduk Duk, Nazwę go oręż. O kurczę, Nika ma y, trójkę. Odporność na mróz, bardzo fajnie. Przyda nam się, super. Boże, znowu... Znowu przylas, no nie... Dobra, spajka to już nie będziemy ze sobą brać. Ten hienoćwieś go tutaj dogoni pewnie i tak. To jeszcze dwójka z nich musi tam dotrzeć. A oczywiście znowu idziemy w zimę, bez żarcia, no nie? Więc yy, zginiemy w tej zimie prawdopodobnie. Ale trudno. Ważne, żeby coś odblokować. Chodźmy znowu na pierwszy śnieg. Gdzie są kamory? Tu jest kamor. Yy, co? Jeden tylko. Nie, tutaj jeszcze jest kamor. Więcej niż dwa, to raczej nie. To lecimy. Będziemy się chyba jakoś rozdzielać. Nie wiem w sumie, mm, ale no trzeba będzie w tego gorące źródła wchodzić też koniecznie. Myślę, że w tę stronę powinna nika pójść, bo ona jest najbardziej odporna, a tutaj jakby będzie dosyć długi dystans bez tego źródła. A ktoś z mniejszą odpornością może spokojnie tutaj pójść. Najlepiej ktoś szybki. Trójeczka, trujeczka, trujeczka, trujeczka. Okej, okay, wszyscy mają trujeczkę, czyli nie ma. Nie ma kogoś, kto jest najszybszy. Komu zostało najmniej życia, że można spokojnie poświęcić na trujące jedzenie? Będzie to fioł, tylko że on ją zbierać. To lipa. Dobra, lurduk będzie musiał być tym zwierzakiem w takim razie. O, oręż ma odporność na mróz 4. Ale nie, to dlatego, że się ogrzewa przez inne zwierzaki. Bez tego pewnie nie miałby tyle. Miałby dwa. Ona naturalnie ma trzy. Dobra, to ona leci w tamtą stronę. Może będziemy coś łowić. Tylko to już w ogóle zimno. A, ten umie pływać, ale nie łowić. Dobra, to nie. Coś tam jest. On umie kopać. O, normalny krzak, dziękuję. Ale ty się śpieszysz do kamora. Dobra, takie życie na krawędzi z tym jedzeniem trochę. Co nam tam wyjdzie? Mamucie stupsko znowu. Nic nie odblokowałam. No dobrze, ale ten wanku może w takim razie iść do tego drugiego kamora na spokojnie. Temu możemy dać spokój. Niech Sek może króliczka pogoni. Jezu, ten królik na tym, na tym szkielecie. Ta tutaj ciągle łowi, żeby było jakiekolwiek jedzenie. W sumie nika mogłaby się rozmnożyć z tym, z tym mamutem. O, kopanko. No, tylko on się będzie od niej coraz bardziej oddalał, ona raczej gniazdo zrobi z naszych zasobów po prostu. Nie będę tutaj szukać. Tutaj to chyba nie ma gniazd w ogóle. No, ale ona musiała koniecznie pożywienie jakieś, jak tylko miała okazję zdobyć. Więc będzie go tak gonić, no trudno. Dobra, już jest przy kamorze. Uzbrojone ciało. Dobrze, coś jest w każdym razie. Rereko. Ej, to naj, najmocniejsze, bo było jakby oni się ze sobą rozmnożyli, no nie? Oni akurat są przeciwnych płci. Ej. I KC. Ojej, sweet. Hmm, no to w takim razie najpierw ich rozmnożę razem. Tylko oczywiście mutacje, i on będzie sobie tam yy, wracał do, do Niki. I się spotkają gdzieś tam w połowie drogi i fajnie. Tylko że nie ma jedzenia, także mniej fajnie. Już pitoszek tam się przyczaił, więc niech ona tam siedzi lepiej. Okej, okay, jeszcze gniazdo zrobić i już będzie git. No, nic, niestety nie zostało dużo. No i jeszcze mutacje. Tego nazwę ciapek. Ej, teraz dopiero zauważam, czemu mi FPS-y pokazuje? Czy wy to. A, widzicie to też. Czy ja coś klikłam, co mi to uruchomiło? Nie wiem. O nie! No i tyle było z rozmnażania, jak ta umarła z głodu, no. <laughs> Jakby jeszcze miała jeden punkt, żeby zrobić gniazdo, to by po prostu urodziła i umarła. No cóż to chyba pójdziemy w tę stronę, bo tak to trzeba by było większością z nich się przebijać przez zimno, bo chciałam tu pójść. Ale oni pewnie nie przeżyliby w ogóle przejścia tam, więc idziemy po prostu tutaj. Tu jest krzaczek, elegancko. O, łotrzyk oczywiście. A Rereko zamarzła. No i już, no i już. Trzeba było się z nią najpierw rozmnożyć. A potem ją ogrzewać. To by była chociaż bezpieczna. Dobra, króliczek się dał złapać w końcu. Dlaczego w przebywaniu w klimacie chłodnym mam tylko 19 na 50, skoro zanim trafiliśmy na tę wyspę, było 15 na 50. Czy to się nie liczy w dniach? Czy, czy to musi być tak, że wszystkie zwierzaki stoją na śniegu w tym czasie i wtedy dopiero to się nalicza? Nie jestem pewna. Ale za to jeszcze 11 i yy, poroże by nam się odblokowało. Kurczę, łapanie owadów by Nika mogła robić, no ale niestety już jej nie ma z nami. Tak jak tej prawdziwej. Mila. O, no witam. Tak właśnie mi się wydawało wcześniej, że słyszę. Ale nic nie zrobił. A, bo ten chinoświć dostał w łeb yy, orzechem. żołędziem mi dlatego nic nie robi. Jaki frajer? Dobra, idziemy stąd. No, jesteśmy w totalnej dżungli. Okej, okay, ty umiesz pływać, to dawaj. Znaczy łowić, nie pływać. Tobie już niewiele życia zostało, więc możesz się struć jakby, co? A wanku chyba nam poprzedziera drogę po prostu, żebyśmy mogli jakoś normalnie się tutaj przedostać. O kurde, ile krzaków. Wszystkie trujące. No i powoli mi giną. Koledzy. Mmm, fajnie. No fajnie, został tylko ciapek, któremu zostały dwa dni życia. Albo umrze z głodu, albo umrze z trucizny. No i tyle, no i cześć. O nie! Kurde, on ma toksyczne ciało. On może zbierać te jagody bez problemu. Gdybym ja to wiedziała wcześniej. Ech, no niestety rośliny leczniczej nie ma nigdzie w pobliżu. Więc tyle było z ciapka. Do widzenia. Raz jeszcze. A co to za antenka? Co ty masz za gen? Ej, antenka pogodowa, beskitu. Nie mamy tego odblokowanego jeszcze. Kurde, a może mamy? Bo ja sobie nie zaznaczyłam po ostatnim tym. Aha, teraz dosłownie mi się odblokowało? Dlatego, że mi się wygenerował zwierzak z tym? To było dziwne, ale dobrze, nie jestem zła. Jaki fajny w ogóle. Nazwę go Anten. A tu może znowu być Mamućka. Skrzywomordo. mordo. Mamućka 2.0. Która nie umie zbierać, oczywiście. HC, HB. No, super. Super się zaczyna. Chyba po prostu idziemy stąd jak najszybciej. Meteorolog, ale właściwie w jaki sposób to. W sensie dostaje się jakieś powiadomienia, że będzie padać? Czy, czy coś się dzieje z tą antenką, kiedy ma padać albo coś? Że to, jest, to jest, ma być jakieś, jakaś taka prognoza pogody? Nie do końca wiem, jak to działa. W sumie mogłam go nazwać Antek. Ale już niech tak będzie. I lecimy. I tutaj dobrze by było znaleźć kogoś. Do rozrodu. Fajnie by było, jakby jakiś pieniek się gdzieś pojawił. Jaka ikonka ta plej się w błocie. Tego przypadkowo zatrułam, bo pomyliłam krzaki, no niestety zdarza się. Nudukno. Oboje i tak mają krzywą mordę, więc nie ma znaczenia. CGHC. No niestety nie, niestety nie pasuje. No od biedy już ich rozmnożę razem, no nie będę liczyć na to, że będzie spoko, ale fajnie by było jednak znaleźć kogoś. O, roślina lecznicza, to miło. Chrup. Ojej, jaki żółciutki toprinu. DEHC, tylko że jemu jeden dzień został. No i niestety, gdyby się chwilkę wcześniej pojawił, to by się ją z nim rozmnożyło, no a niestety. O, nie, jakiś chorowitek, Nuno. Nuno, to ja odpowiadam na kontakt z nim. Idziemy na wieloryba. To nie jest wieloryb. To już jest wyspa śniegowa. I tu jest kamor. To jazda. Zwłaszcza ta z mamucim, mamućka. To już nie, nie taka mamućka, bo nie ma na razie żadnego dziecioka. Ale dobra, może sobie zrobi dziecioka z tym z, tym z kamienia. Dlaczego jemu jest gorąco, jak tu jest zima? A tutaj to się sprawdza. Przewiduję, że w ciągu siedmiu dni będzie deszcz i mróz. Minus jeden mróz. Okej. Okay. To raczej nie jest wyspa typu Pierwszy Śnieg, ale nazwy tych wysp niektórych są tak tajemnicze, że ja w ogóle nie wiem, jak je interpretować. O nie, no i zamarzł. Dopiero co mu gorąco było. O! Młotogon! O, jaki kaczak. Pokaż tego, pokaż, pokaż mi to. No, to jest kurde ogon. Nazwę go hammer. Hammer. Na razie nastolatek, więc niech sobie łupie, niech idzie tam kolegę rozgrzać może. Za ile dni on będzie w ogóle dorosły, żeby ona zdążyła? Nie, no 7 dni to na pewno. To ona musi się tutaj trzymać blisko. I tutaj różne ciekawe kierunki mamy, bo mamy to i mamy też takie coś. To już bardziej jak takie zabójcze, zimowe wyspy wygląda. Także się zastanowimy. Na razie tutaj chyba przez jakiś czas zostaniemy, o ile oni nie będą jakoś super zamarzać. I będziemy faktycznie rozmnażać przynajmniej tę mamuczkę. No, ale z głodu nie możemy umierać. Dobra, ten już jest dorosły. To dawaj. I gniazdo. siób. No i trochę nam brakuje żarełka. Dobra, trudno. Tylko jemu nie ustawiałam mutacji, no ale dobra. Tapriduk. No i nie ma młotogona. Trzeba zrobić je jeszcze jedno. Odporność tam mróz jakąś tam ma. Nie mam kompletnie pomysłu na imię. Też nie ma młotogona, ale przynajmniej jest dziobasek. Nazwę go dziobas. Nie Dzionas. nik Jonas. Joe O, rozwaliła krzak, no i fajnie. Nie ma nawet pitoka żadnego. No, a tamten niestety już odszedł, no ale przynajmniej się rozmnożyliśmy. I Jakieś tam chyba trzy cechy już zostały odblokowane w tym odcinku, także możemy powoli kończyć. Zwłaszcza, że ja już tak blisko dwie godziny to nagrywam, więc jak na niż to jest długo. No i mamuśka też, i pitoszek oczywiście się pojawił. Ten ciągle otruty. Leczniczą sobie zjadł, ale jeszcze go coś tam męczy. No dobrze by było pójść sobie do przodu w tamtą stronę. W ogóle nie ma drugiego kamora tutaj czasem? Chyba nie. No, i jak się będziemy ruszać, to, to pitoszek może nam zabrać te dzieciaki, więc y, tak myślę, żeby może spróbować to przeczekać jakoś. Bo on jest naprawdę blisko. No, chyba, że tymi dzieciakami tylko się ruszę, no nie? Ale, no nie. Mm -mm. Jak jest nastolatek, jeden i drugi, to chyba już pitoka to nie interesuje, nie? Chyba nie. Idzie sobie w ogóle. Zjemy cię, co ty na to? Dobrze, że starszego wali, a nie tego małego. No i zjedzone. I mamy jakiś tam zapas. Na parę dni chociaż. Zamrożony krzew jagodowy. Ale to jest taki zwykły. Łotrzyk. Nic nam nie zrobi. Kolejny łotrzyk. Troszeczkę mamy tego jedzenia. Więc możemy iść w tę zimę, ale... Może być ciężko. Rozejrzę się tylko po tej wyspie i skończę na tym. No, jesteśmy już na srogiej zimie tutaj. Jest jeden kamor w tym miejscu. Mam nadzieję, że najpotężniejsze poroże odblokujemy tutaj. Tutaj jest kolejny. I stąd możemy się kierować w coś spokojniejszego, na przykład tutaj. Także tylko te kamory i lecimy w tę stronę. No, i oczywiście w grących źródłach musimy dużo przebywać, bo oni super odporni na zimno niestety nie są. Hamerem pójdę w tę stronę i niech on sobie już tu umrze. <grym> A ci dwaj, tutaj, prawda, chłopcy, niech sobie powolutku idą po tego kamora. Jakoś tam się w miarę rozdzielą, żeby może któryś jakieś pożywienie też zdobywał. Jeden z nich. Umie kopać dobrze, więc kopanie zawsze, to niezależnie od klimatu, zawsze coś można gdzieś wykopać, jakieś korzonki do zjedzenia, e, więc tak, więc oni się będą kierować w tę stronę, no i będziemy mieli dwójkę nowych osobników, żeby się ewentualnie z nimi potem rozmnożyć, nie, tutaj chłopaki są jeszcze w miarę młode, więc jakoś może nam się to uda. To ja sobie zrobię taką małą notateczkę, bo przecież za jakieś 3-4 tygodnie to ja tego nie będę pamiętać. To to będzie tyle na dzisiaj. Jakieś tam trzy mutacje się udało. Ciągle w tej zimie siedzimy, żeby te wszystkie zimowe rzeczy zdobyć. Dzisiaj na pewno był młotogon, ta antenka pogodowa w ogóle jakoś przypadkowo. I uzbrojone ciało. Może na tej wyspie nam się odblokuje cokolwiek, co ma wspólnego z przebywaniem w zimnym klimacie. Może będzie się tutaj to lepiej zaliczać, skoro tutaj calusienka wyspa jest w śniegu. No i jak zwykle. Dziękuję bardzo za ograniczanie, dziękuję, że zapraszam i widzimy się w następnym Pa! e. Uh, 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 it's raining. Oh baby, it's raining.